Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Podam Wam ceny monet obiegowych II Rzeczpospolitej. Dzisiaj skupimy się na monetach głowa kobiety 2 zł, 5 zł i 10 zł. Podam nakłady, roczniki i ceny dla poszczególnych nakładów. I oczywiście ceny podaję najniższe, jakie znalazłem, czerwiec 2021. To, co teraz jest na Allegro, oczywiście w licytacjach, tak jak powiedziałem, możecie kupić taniej. Moneta 2 zł, głowa kobiety, średnica 22 mm, srebro 750, waga 4,4 g, rand ząbkowany. Rocznik 32, nakład 15 700 000 sztuk, cena około 20 zł. Rocznik 1933, nakład 9 250 000 sztuk, cena około 23-26 zł. I rocznik 1934, bardzo niski nakład, 250 tysięcy sztuk, a jednak cena około 23-30 zł. Moneta 5 zł, średnica 28 mm, 11 g wagi, srebro 750, rand ząbkowany. Nakład 32 rocznik, 1 000 000 sztuk, cena około 800 zł. 32 rocznik bez znaku mennicy, cena około 50-60 zł. 33 rocznik, cena około 40-50 i 34, cena około 50 zł. I moneta o nominale 10 zł, głowa kobiety, 34 mm średnicy, 22 g wagi, próba srebra 750, rand ząbkowany, rocznik 1932, 3 100 000 sztuk nakładu, cena pomiędzy 80 a 100 zł. Rocznik 1932 bez znaku mennicy, 6 milionów sztuk nakładu, cena pomiędzy 80 a 100 zł podobnie. I rocznik 1933, nakład 2 800 000 sztuk, cena około 100 zł. Ja już sobie monety zabezpieczyłem w holderach. Holdery włożyłem do kartki z albumu. Karteczka wchodzi do segregatora. Przepięknie to później wygląda. Z dwóch stron można to sobie oglądnąć. Takie albumiki do kolekcjonowania kupicie w sklepie S-Numizmatyka. Link do sklepu poniżej. 10% zniżki. Kod Zakapiok 2021 wielokrotnego użytku i do końca roku. I możecie sobie tworzyć taką historię monet własnych, kolekcję powiększać. Ktoś przyjdzie do Was oglądnąć, to możecie się pochwalić, co macie, bądź łatwo sobie szybko znajdziecie. Jest to czyste i przejrzyste. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Hej!